Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Chujanko, a to kolejny odcinek z właśnie naszego LEGO Władcy Pierścieni. I w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Shire. Jesteśmy w Shire i sobie tutaj kontynuujemy naszą przygodę. Idziemy nasz... Ja idę Frodo. Nie, nie. Dobra. O, na święcie jedzie. I jak sam powiedziałem, gra jest bardzo fajna, bardzo przyjemnie się w nią gra. I szczególnie fajnie się gra w nią w dwójkę. Ja nie nagrywałem, grałem osobiście w dwójkę z kolegą. Ale powiem wam, że naprawdę jest na tyle spoko, że to jest naprawdę, naprawdę dobra gra. Okej. Okay. Idziemy sobie. I już mniej więcej wiem, co nas spotka, ale nie chcę tego zdradzać. Chyba wiecie, co było w filmie. A dobra, loading. Widzicie, jak to fajnie wygląda, to się wczytuję tak obrazek. Dobra, możemy pominąć, naciskając pół. Frodo! Mary! It's Frodo Baggins! Hello, Frodo! Sam. A, świnka musiała zostać, tak. Ooh, that was close. I think I've broken something. Huh? Get off the road! Quick! Czarny jeździec. To jest jeden z dziewięciu tych króli ludzi, którzy dostali pierścień. Jeszcze nimi zawadną. Dobra. Trzeba mi nie pozwalać tutaj. Monety zbieramy. Tylko da, ja mam finansy już tak. Okej, okay, tutaj jest, to nie jest, jest. Trzeba się go pozbyć. K. Okej. Okay. Możemy iść dalej. Dobra, ale on dalej jako nie powie. Nie uciekł. Ale mnie w każdym momencie nie spodziewa. Nagrywam na starczającej liczbie. Nie wiem, czemu to się dzieje. Co teraz? Czyżby... Sam, okej. Okay. Zrobimy samym. Okej. Okay. I... Trzeba wycelować... A, okej, okay, tutaj, dobra. Fajnie. Aha, dobra. No, czyli znowu przegnaliśmy. O, tam jest złoto, dobra. Skrzynia. O, idzie, chować się. Ale fajnie wygląda ten połysk w ogóle. Ta magma taka tutaj. Z tym światłem. Dobra, szybko teraz. Po prostu jak... Ale zobaczcie, jak tutaj super, ta grafika wygląda, no. No naprawdę ciekawie. I co? Co teraz będziemy musieli zrobić? Tak, musimy iść same. Jedynie to. Przegnać wronę, żeby znowu wystraszyć tego Nazgula. Ale nie możemy spać. Nie.
Okej, dobra. Zrobione. Przegnaliśmy go. I może ratować tu jeszcze to. Dobra, a. Nie mogę ja? Dobra, nie. Prodo. I tu właśnie o to chodzi, że nie możemy grać na postacią, tylko musimy się zmieniać, bo o to tutaj przechodzi na przykład. Nasz sam musi ognisko rozpalić, czy coś, coś w tym stylu. Co on robi? Aha, tak, bo sam jest ogrodnikiem, jak wiemy dobrze z filmu. Ogrodnikiem jest. Dlatego też. O! Grows late and Gandalf the Grey rides to Isengard, seeking my counsel. Isengard. Saruman. Spójrzcie na konia! So the ring of power has been found. It was in the Saar. Under my very nose. Sauron is gathering all evil to him. You know this? How? I have seen it. A Palantir is a dangerous tool, Saruman. The hour is later than you think. Sauron's forces are already moving. They will find the ring and kill the one who carries it. Frodo. We must join with Sauron. When did Saruman the Wise abandon reason for madness? Dobra, walczymy. Walczymy z potworem. Okej. O, dobra, coś takiego. Mamy. Ło! Ło, jeny. Trzeba podskakiwać, dobra, 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 rozumiem. Okej. Dostał. Aha, znowu to, dobra, 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 szybko, 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 dajesz, 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 dajesz. Dobra, bronimy tym. Możemy bronić tą tęczą. No nie. Ja nie mogę podskoczyć teraz. Okej. Dobra, dostał. I walczymy! Dobra, dajemy, dajemy. Dajesz, dajesz, Gandalf! You can Gandalf style. Gandalf style. Nie jest tak łatwo mnie pokonać. Sarumanie. Tego praktycznie nigdy nie lubiłem, tego Sarumana. Jakoś taki... taki dziwny. Okej. No tak, przegramy. I gave you the chance of aiding me willingly, but you have elected the way of pain! Tymczasem u Froda. I dobrze, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja powiem wam, że był
pełen ciekawości. Byliśmy w Shire, jesteśmy na gościńcu, goni nas jeden z dziewięciu czarnych jeźdźców, Nazgul. I byliśmy Gandalfem, walczyliśmy z Sarumanem. Sarumanem, który przeszedł na złą stronę mocy, ponieważ chce stanąć po stronie Mordoru. Jak dla mnie to jest masakryczna sytuacja dla naszej dobrej strony. Ale myślę, że wiecie sami, co się w kolejnych odcinku wydarzy, bo to byłoby na tyle. Pa, pa.